Co to jest skimmer? Skimmer to po prostu odpływ boczny wody z basenu w kierunku filtracji. Większe zanieczyszczenia pływające po powierzchni wody, np. liście, osadzają się na koszyku, który znajduje się we wnętrzu skimmera. Aby woda mogła swobodnie przez niego przepływać, powinieneś go regularnie czyścić. Skimmery mogą być wykonane z różnych materiałów i mieć różne wielkości. Do czego służy koszyczek w skimmerze? W koszyczku przy skimmerze gromadzą się większe zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie. Może też pełnić funkcję dozownika tabletek dezynfekujących wodę. Pamiętaj o regularnej kontroli czystości koszyczków skimmerowych oraz tych znajdujących się przy pompie. Powinieneś to robić co najmniej raz w tygodniu. Gdzie najlepiej zamontować skimmer w basenie? Nasza firma zawsze montuje skimmer na krótkiej stronie basenu. Jest to tak zwany system wzdłużny, który jest optymalny przy małych basenach prywatnych. Skimmer montujemy maksymalnie wysoko, aby lustro wody w Twoim basenie było jak najwyżej. Będziesz też miał możliwość regulacji poziomu lustra wody na wysokości otworu skimmerowego. Czy można wypompować całą wodę z basenu tylko za pomocą skimmera i filtracji? Możesz to zrobić przez podłączenie rury odkurzacza ręcznego do gniazda skimmera. Zmień wtedy ustawienie filtracji na opróżnienie lub płukanie zwrotne. Uważaj, aby rozpoczętej czynności nie przerywać, ponieważ jeśli powietrze dostanie się do rury podłączonej do skimmera, to wznowienie procesu będzie już niemożliwe.